Siemaneczko, z tej strony Kima, to kolejny odcinek z Pogadanek i jest to jakby moja relacja z Prokonu. Wiem, że trochę późno i też mam wiatrak, bo jest gorąco. Mam nadzieję, że nie będzie słyszeć jakoś nadmiernie szumów, a jeszcze się to obrobi w montażu, pamiętajcie. Także moja relacja z Prokonu, zapraszam. W większości będą to zdjęcia, także teraz jak będę do was gadać sobie, to macie po prostu tutaj jakieś zdjęcia. Jak wiadomo, spotkałem Rajnika, chociaż nie wiadomo, czy wiadomo. Jeżeli ktoś oglądał wywiad z Benem, czyli casuale z Benem, tak? Jeżeli ktoś patrzył na kartę społeczności, to wie, że spotkałem tam Rajnika, tak. Słyszałem ponoć, że niby był jeszcze Nem, ale nie spotkałem go akurat. Ale bardzo dużo tam cosplayerek, cosplayerów różnych było, tam byli też cosplayerzy z Team Fortressa. Co dziwne, jak się pytałem, czy w ogóle kojarzą jakoś polski YouTube ci cosplayerzy z Team Fortressa, to oni nawet, jeden tam nawet nie wiedział, że nie gra nawet w TF, a on po prostu przebrał się, bo jego zdaniem w miarę prosty cosplay i po prostu przez to się przebrał. Co? Fajnie. Także, no, generalnie myślę, że było całkiem spoko na Prokonie. Byłem tam z Topolem i Delmą docelowo, potem jeszcze spotkaliśmy Mixera, też był Bubu, także pozdrawiam was wszystkich, chłopaki, jeżeli to oglądacie. I także no. Pograliśmy sobie w Jungle Speeda, chcieliśmy parę innych gier popróbować, testowaliśmy, ale było albo za dużo do czytania, albo w ogóle się nagle okazywało, że gra jest na więcej osób, bądź na mniej osób niż nas było, więc tak średnio generalnie. Ale jestem bardzo zadowolony. Było całkiem sporo stanowisk, takich można, może tak powiem, gdzie były właśnie jakieś gry. Co ciekawe, widziałem, fajna była beta Heroes of Might and Magic 3 i gry planszowej. I myślę, czy może czasem kiedyś nie spróbować, nie zagrać, ale duża kolejka tam całkiem była, więc nie zagraliśmy, nie spróbowaliśmy, ale trochę tam patrzyłem mniej więcej, jak ktoś gra. Też w jakąś planszówkę z Minecrafta, całkiem mnie też zaciekawiło. I no to raczej tyle. A jak mówię, tutaj macie zdjęcie, to będzie też pewnie krótszy odcinek, ale teraz tak jeszcze w miarę, powiedzmy, na koniec. Chcę was zaprosić na to, żebyście wbijali na Twitcha na Bractwo, tak mniej więcej od 18 zawsze się odpalamy. Jestem tam ja i jeszcze przynajmniej póki co dwóch kolegów i się odpalamy tak właściwie codziennie. Gramy sobie w DBD, w Fazmofobię, w LoLa, w Team Fortressa też, we wszystkie jakieś tak gry po troszku. Także możecie sobie wbijać, to jest taki... Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Zobaczymy, czy wszystko się uda. Ja też pewnie będę grać MVM-y jakieś z Benem albo z innymi youtuberami z Team Fortressa, jeśli się oczywiście uda. Mam nadzieję, że się oczywiście uda, ale zobaczymy, czy się uda, więc... Wbijajcie, zobaczcie, tam będą MVM-y może. Lecimy po Golden Pana. I mam nadzieję też, że przez to, że przez tam chyba miesiąc nie było filmików, to te filmiki, co teraz jakby wychodziły, co dosłownie dwa dni, wam w pewnym stopniu to wynagrodziły. No i że jesteście też zadowoleni z tego. Ja na przykład jestem bardzo zadowolony z odcinka z Twoja ostatnia piątka, taki nosił tytuł, gdzie wbiło ponad 2000 wyświetleń. To jest dla mnie naprawdę coś jakby już większego. Tym bardziej, że nie był to żaden odcinek z youtuberem. Tylko po prostu mój odcinek tako randomowy i wbił 2000 szoku. Także wszyscy, co są, mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie, żeby było więcej tego typu odcinków. Trzymajcie się. Niała!